mamy swój plan na ten mecz. Mam nadzieję, że go zrealizujemy, że to, co sobie założyliśmy przed meczem, to wszystko nam się uda. Taki mecz na początku tak naprawdę rundy jest nagrodą za cały poprzedni rok. Myślę, że dla kibiców również po pandemii, w której tak naprawdę no, nie odbywały się mecze, jest to nagroda i chcielibyśmy odwdzięczyć się i kibicom, ale również zagrać dla siebie ofensywny futbol. Piłkarskie szachy w pierwszej połowie. My mieliśmy swoje okazje po kontrach, Brzeg też miał jakieś sytuacje. Na razie takie w pierwszej połowie badanie się myślę, ale po przerwie myślę, w tym meczu jedna bramka zadecyduje. Tak mi się wydaje. Naciska tam mocno ten... I mamy, proszę Państwa, bramkę. Niesamowite! Czy był spalony, czy nie? Sędzia pokazuje, że nie. Borycka zdobywcą gola. Coś niesamowitego. Przecież grał Odry, uwaga, Setla. Strzał pewnie. Dwie minuty, które wstrząsnęły Chrząstowicami. Rzut karny numer jeden tegorocznego finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Tak jest, spokojnie, pewnie. Idealnie, super. Ważny był. Uwaga, bramkarz. Bramkarz teraz. Pięknie! I widzisz, chciałem powiedzieć. Markiewicz. Lewanowy zamach. Zamarkował i szalony! Idealnie obronił. Długi rozbieg w panach. Od poprzeczki, no. Popatrzmy. Pewnie wykonana jest. Uwaga. Pewnie. Wiecie, czy sytuacja w meczu? A zobaczmy, jak tego pewnego uderzy. Bardzo dobrze. Kombinował, ale... Przestrzeni. Popatrzmy. Izydorczyk szady, bramka! Piotr Kowalczyk to jest ten drugi bramkarz, który dzisiaj nie wystąpił tak naprawdę. Pierwszy bramkarz i kapitan zespołu. Proszę Państwa, bohaterowie tego meczu to Przemysław Charenza, Kacper Izydorczyk, Mateusz Nazar, Mateusz Danieluk, Daniel Golus, Luka Redek, Michał Czabanowski, Rafał Bobiński, Alan Majerski, Michał Markiewicz, Łukasz Chodyga, Piotr Kowalczyk, Maciej Pisula, Tomasz Kowalczyk, Patryk Ostrowski, Adam Setla, Bledro Narcis, Tomasz Mamis. To są zawodnicy Polonii Nysa, którzy dzisiaj byli w protokole i w zdecydowanej większości pojawili się na...